king was found dead. Lies. Siemaneczko, witam na kanale. Jestem Bartul. Ukończyliśmy epizod Gladiolus i w związku z tym odblokowałeś nam tutaj dwa tryby. Także teraz je uruchomimy. Więc tak, mamy tutaj atak punktowy i Aleja Chwały. Zaczniemy od tego pierwszego. Tutaj możemy zdobyć dwa osiągnięcia na Steamie, zdobywając bodajże 500 tysięcy i milion punktów. Zbieraj punkty za szybkie pokonywanie jak największej liczby przeciwników. Im więcej punktów zdobędziesz, tym lepszą otrzymasz nagrodę. W tym trybie nie możesz zapisywać postępów w grze. No dobra, zobaczymy, jak ten tryb się prezentuje, jakie będziemy mieli umiejętności dostępne. Nie wiem, czy ja w ogóle będę mógł zmieniać broń, pancerz czy cokolwiek. Po ukończeniu tutaj kampanii otrzymaliśmy dostęp do chyba nowego oręża, ale nie jestem pewien, lub do nowej umiejętności. Chyba nawałnica się nazywa. Także będziemy z tego korzystać. Musimy dwa razy End nacisnąć. W moim wypadku, znaczy z odstępem czasowym. Dobra. Dostać się do najdalszej komnaty, czyli... Aha, bo tu mamy na czas to. Czy to jest to samo co ten? To jest to samo co kampania. Tylko zwróć uwagę, że tu mamy 10 minut czasu. Ja 10 minut nie zdążę przejść tutaj kampanii. Dobra, to możemy też zostawić to. Mamy odmęt, widzicie? Cyk. O, i teraz widowa ostrza. O, właśnie, widzicie? Dobra, bardzo ładnie. Ale mało tych punktów zdobyłem. Jakby na to nie patrząc. tysięcy mamy. Powiem wam, nie wiem, czy ta ścieżka, którą teraz przechodzimy, to nie jest ścieżka z kampanii. Więc troszeczkę tak średnio. Ale myślę, że te 10 czy 8 minut wytrzymamy i zobaczymy ten drugi tryb. Tak, to jest to samo. Tylko tutaj nie ma do zebrania, wiecie, tych fiolek chyba. Dostać się do najdalszej komnaty. Nie wiem też, na jakim poziomie gramy w ogóle. Bo to jestem też sam, bez kora. Teraz mamy jeszcze taki, o, atak, o, proszę bardzo. Punkty razy 4. Niestety uciekł, więc ten nożyk się nam skasował. Powiem wam, że słabiutko, 40 tysięcy punktów. Nie wiem, czy tutaj w ogóle zdobędziemy nawet te 500 tysięcy. Zwróćcie uwagę, że ten czas troszkę szybko ucieka. Chyba, że to będzie podzielone na jakieś poziomy. Nie wiem. Nawet nie będę spał. Niby się mogę leczyć, dobra.
Nie wiem, czy to poziom trudności trzeba wybrać inny, czy jak. Skasował mi się dzisiaj niestety, ale 70 tysięcy punktów mam. To troszkę takie, wiecie co, liczyłem na coś innego. Liczyłem na jakąś arenę, gdzie będą się te potwory pojawiać, a nie, że będziemy to samo robić generalnie, więc... No jak mnie trafią, to niestety tracimy mnożnik. Ale zostało nam 5 minut czasu, więc nie wiem, gdzie to trzemy w ogóle. Może muszę dotrzeć do pierwszego tutaj tego bossa, z którym walczyliśmy, nie wiem czy pamiętacie. 84 tysiące. Zdobyć tutaj milion to będzie naprawdę ciężkie, chyba że ten czas nam się... powiększy po pokonaniu bossa, nie wiem. Nie tego. Dobra, odmęt. I etap pierwszy. Aha, punkty za walkę 70 900, punkty za liczbę. Kurde, człowiek nawet nie zdąży przeczytać. Mamy 140 tysięcy, mamy kolejne 10 minut. Aha, czy to są, jest podzielone na... No dobra, w sumie to może powalczymy. Zdaje się, że też punkty zdobywamy za nieużywanie apteczek. Ale tutaj z tym... Nie jestem na 100% pewny. I ma, na dodatek mamy też ograniczone zasoby. Za jakiś za ten czas, który nam został, też jakiś punkt otrzymamy. Czyli generalnie przechodzimy tu jasno to samo, tylko że no jakby troszeczkę szybciej, bo nie zbieramy tutaj niczego. No i de facto co? Znamy już trasę, chociaż trasa jest liniowa. Ale możemy zabrać, o proszę, możemy zabrać te filary, podnieść, fajnie. Tylko, że jest problem tego typu, że one są, kurczę, te potwory za daleko od nas. Dobra. No
to tutaj chyba z tym to tak średnio. Z tym atakiem. Tu też powiem wam, że jednak chyba te kolumny są o tyle dobre, że zadają dużo obrażenia. Jeszcze ten czas niestety ucieka nieubłaganie. Czekajcie, czy tu mogę coś zabrać? Nie, nic nie możemy zabrać. No dobra. Ale przynajmniej zobaczyliście ten atak, bo tego wcześniej nie używałem. Ten odmęt. Takiego speeda robimy trochę. O, shit. Jest odmęt. I teraz na atak. Any last words? No, tam się skasował ten nożnik, niestety. Oj, czekajcie, bo zaraz tutaj polegnę. A, za każdy atak zadamy punkty, dobra. No bierz ten napój. Oh, shit. Szybko. No słabiutko. Największe combo 34. No teraz mamy 15 minut aż czasu. No myślę, że te 500 000 jest do zdobycia, natomiast mamy Furię 2.0. Natomiast reszta to nie wiem. To znaczy reszta miliona nie zdobędziemy na pewno. Enda, widzicie? Ajajaj. Drugi raz. Ten 500 000 jeszcze jest do zdobycia, ale miliona to ciężko będzie ogarnąć. No ładnie, 68.
Myślę, że to trochę da nam punktów, aczkolwiek do miliona na pewno daleka droga. Aj, mnie swędzi nohal. No, szkoda, że robimy to samo. Liczyłem, powiem wam, na jakąś arenę, gdzie właśnie może czas byłby, czy nie byłby, to już jest nieistotne. Natomiast robimy dosłownie to samo, co robiliśmy w poprzednich odcinkach. No ale nieważne. Czekać mi się. Mogę zblokować. Te ataki od tyłu są też chyba punktowane w jakiś sposób. Czekajcie, bo się wracam. Wróć. I na co na końcu będziemy walczyć? O matko. Z bossem. Chodźcie tutaj, bo nie mam czasu. Ja wiem, czasowo chyba będzie szybciej z tymi kolumnami. Kurde, ucieka. Zostawmy to. Łoki obrażeń 9999. Nie wiem, czy się da więcej. Ale raczej chyba nie. Yeah.
mogę się rozkręcić. Siedem minut. Szybciej. Potrzebne. No bierz. Nikogo tu już nie było, no kurde, znowu to samo. Aj, straciłem tylko ruch. Niepotrzebnie. Atakować z tyłu gościa. Może na atak z tyłu widzę. 486, 467. Shit. Could I let this happen? Widzicie? Dobrze wyszło. Ale tylko 10 tysięcy punktów zrobiłem za te combo. Za 67 uderzeń bodajże. Także te pół miliona zdobędziemy, ale...
Miliona to nie mamy szans zrobić, chyba że za pokonanie ostatniego bossa dostaniemy pół miliona, bo nie wiem, 400 tysięcy punktów, ale to jest raczej niemożliwe. My 10 minut czasu, żeby pokonać bossa, co też jest pewnie ciężkim wyczynem. A czekajcie, bo tu już będziemy chyba walczyć tylko z bossem. Tak. Będę. To miecz, którego używamy. Jestem kamerę pieprzoną, to powiem wam, że... So what do? Just roll over and die? Yes. Why else would you have come here if not to join the other lost souls? Because I've got what it takes. And I'm gonna prove it. Kurde, Bela. A ja to przegram, cholera, bo mamy jeden tylko Feniks. Próbuję robić bloki, ale jakoś tak średnio działa. Dobra. Pierwsza sekwencja zakończona. Muszę się napojami szprycować. Any last words? No, ładnie teraz został. Upaska, trochę zjechałem mu. Ale ta tarcza to mi nic nie dała, cholera. Kuźwa mać, ostatni mam eliksir. Okay,
Bez tej nawałnicy będzie ciężko. Czy odmęty. Jest, dobra. Dobra, jest. ...140, 63, 207, 80, premia za przedmiot 54, całkowity wynik 554, czyli zdobyłem no pain, no gain. Okej, jeszcze jest jedna rzecz, którą chcę wam pokazać. O, do miliona nam dużo brakowało. Otrzymaj właśnie wytrzymały strój dla Gladiolusa. Pobierz go, przebierz się w niego i popisz się swoim sześciopakiem. Okej. Ciekawe. I drugi tryb, który został odblokowany po ukończeniu gry. Tutaj mamy ostateczną próbę. Zaraz to zobaczymy. Zmierz się z Korem nieśmiertelnym i doświadcz prawdziwego dreszczu emocji w walce. Okej, zobaczymy ten tryb. Może coś nowego. Congratulations, Gladio. You accomplished that which I couldn't. Care to show this failure how it's done? First the Blade Master and now the Immortal. I can't catch a break. Not on my watch. Ready? Try this. Any last words? Too slow. Fall. Kurde, Bella. Kurde, Bella, ale było blisko. Oh, I will.
too slow. Try this. Any last words? Fall. Too slow. Mam typa. O kurwa. A może nie mam? O kurwa, jego mać. Jaka nerwuje. Thus ends your final trial. You did Claris proud today. Now go. Walk tall as the shield of the chosen king. Kilka prób było, ale się w końcu nam udało go pokonać. Ludziska, to wszystko. Kończymy odcinek. Wszystkie próby, wszystkie tutaj w tym dodatku możliwości wykorzystaliśmy, więc przed nami jeszcze dwa dodatki. To wszystko, cześć.